Słuchacie podcastu Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. O, teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam znalazł rurę. Jestem w tubie. Znaczy, daleko na jest to mikrofon. Jestem w tubie na YouTubie. Ha, ha, ha! Cześć, posłuchajcie, witamy was serdecznie w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony redaktor Adam Borodo. Z tej strony stażysta Ludwik Chybiński. Brawo. Znam swoje miejsce, jak to mówią. Witamy was w 91. podcaście, 91. odcinku podcastu Luźno przy kawie. Sezon 4 i odcinek 11. Tak. Dużo jedynek. Ładnie wyszło. Dużo jedynek. Jest bardzo letnio, jest tak luźno, stąd my dzisiaj tak wjechaliśmy. Zresztą, jak śledzicie nasze sociale, to widzicie, że nam trochę odwala. Znaczy Ludwik, ja sobie tylko jeszcze tu włączę nagrywanie, żeby było widać. Ludwik w maseczce, a ja z tubą. To zademonstruję do kamery. Fajnie przez tą tubę mówić, nie? Tylko tak jakbym był... Lepiej brzmisz. Lepiej brzmię, nie? Mhm. Czy słuchacze, mam tak mówić przez cały podcast? Zrobimy ankietę. Myślę, że Hello. Ludzie tego chcą. Nie, myślę, że niekoniecznie. To zależy od człowieka. Zależy od człowieka. Dobra, Ludwik, zrobię ujęcie na ciebie, żeby nie było. Trochę ciebie przybliżę. Słuchajcie, mamy nadzieję, że ostatni odcinek wam się podobał, a było kilka odpowiedzi. Nawet dołączył do naszego grona Kamil. Cześć Kamil. Cześć Kamilu. Kamil powiedział, że będzie nas odsłuchiwał. Zresztą nie wiem, czy widziałeś, śledziłeś na naszym Twitterze. Zresztą z wami się też podzielimy. Bo Kamil napisał... czekaj, gdzie tutaj napisał Kamil? A Kamil miał coś z piłką wspólnego, nie? Kamil Kusier? No. Ma z piłką wspólnego. Jest tam chyba jakimś menadżerem, coś tutaj takiego tworzy. Zresztą się z Kamilem znamy z czasów trochę studenckich. Znaczy trochę. Kamil był na Akademii Marynarki Wojennej. O. Ja na Uniwersytecie Gdańskim, więc tak jakby w dwie strony, ale napisał Kamil, odsłuchując naszego ostatniego odcinka 26, czyli chyba w sobotę? 26 był w sobotę, tak. Nie pamiętam, nie mam kalendarza. Tak, 26 w sobotę. No, napisał gmina Pomorska na Pomorzu. Jeżeli ktoś szuka ciekawego, może opinię za szybko, ale kwalifikacja do nagrody Zibitop jest podcastu, który raz, że pochłonie czas, dwa, że w luźnej formie można się czegoś i nawet dowiedzieć, to luźno przy kawie jak znalazł. Minus za nazwę, jednak ja jestem team herbata, całkiem dobrze się tego słucha, Adam Borodo, gdyby nie sporadycznie inwektywy, to w kwestii, to bym nawet powiedział, że na tygodniowe i weekendowe poranki jak znalazł w Radio Gdańsk czy innym Nuans. Będę wracał na pewno. Bardzo nam miło. Kurczę, strasznie nam miło. Czekaliśmy też na słowa krytyki. Tak. Pojawiły się o inwektywach. No ale to inwektywy są nieodzowne, zważywszy na okoliczności, w jakich nagrywamy. Kamilu... Brawo, brawiś! Witamy cię w naszym składzie, a to tak jest, nie? Witamy cię w naszym składzie! No i dołączyłeś do naszego składu. Fajnie. Wam też dziękujemy za opinię, bo fajnie, że daliście znaki, jak się wam podobało. Nie daliście tylko znać, ja nie zrobiłem time marka, nie? Oczywiście w standardzie. Nie daliście znać o jakiejś fajnej plaży. Znaczy sam już znalazłem i nie będę zdradzał. No i dobrze, jedźcie tam i się nie chwal. Nie będę się chwalił, bo za dużo osób przyjedzie, nie? Znajdź w końcu takie miejsce, gdzie nie będzie zasięgu. Ciekawe, co będziesz robił wtedy. Nie, Orange się teraz chwaliło, posłuchaj, tak? Że polepszają zasięg na ogólnie wakacyjnie i przygotowali kilka stacji mobilnych, stacji bazowych, które mają polepszyć dostęp do internetu i dostęp do telefonii. Czyli Orange będzie przywoził nadajniki na wydmy i wzmacniał się. Jest to całkiem możliwe. No, takie czasy, nie? Takie czasy, takie czasy. Dzisiaj dużo ciekawych tematów. Znowu pozostajemy w kwestii euro, bo euro się nam rozkręciło. Ciężko jest nie pozostać, nie? Ciężko jest nie pozostać w tej kwestii euro, bo dużo rzeczy się pojawia. My teraz w trakcie z wami rozmawiamy, to oglądaliśmy przed nagraniem, leciało Anglików, w tle, oglądaliśmy tak. Niemcy, Anglia. Tutaj były jakby dwie strony. Ludwik był angielski, jak byłem Deutschland, Deutschland. I niestety ja poległeś. Ale dobrze.
Nos zawinięty do góry niestety ostatnimi czasy. I teraz jeszcze posłuchaj, posłuchajcie sobie Szwecja, Ukraina. Żółto-niebiesko. Żółto-niebiesko, akurat w temacie gdyńskim, więc można oglądać. Tak, ale posłuchajcie, jak już tak nam zostały te tematy, trochę zeszło tygodniowe, jesteśmy przy euro, to ja sobie tutaj markuję. I mamy Ludwiczku, jak zawsze Tyskie nie zawiodło. Aha, nie, to już mówiliśmy, bo to było... Nie przeniosłem z poprzedniego. Ale nie zawiodło. Nie, to, do czego bym chciał nawiązać do akcji, którą wykonał XCOM a propos cebul i odbyło się oficjalne przekazanie. Ktoś przyjechał z cebulami po smartfona? Wyobraź sobie, że tak, jest nawet relacja na YouTubie. Kupił telefon, zapłacił cebulą z hashtagiem Cebula Deal, tak jak żeśmy o tym ostatnio rozmawiali, więc tak. Składa się pięknie w jedną całość. I Grzesiu, pan Grzegorz, kupił telefon Realme. Oto Citrox się ucieszy, bo wiem, że promuje. Citrox się ucieszy, tak, promuje. Mają gdzieś tam pewnie jakąś współpracę. I Grzegorz zapłacił za telefon Realme 849 cebul. O, czyli no to mało, nie? To byśmy liczyli tam ostatnio, ale teraz ktoś policzył za nas. Miał być jedna cebula. Że jedna cebula waży około 100 gramów i wychodziłoby na to, że kilogram cebuli... Nie chodziło o to, była jedna cebula, 1 zł, tak? Więc generalnie telefon Realme musiał kosztować 849 zł. Tylko tak naprawdę zastanawiam się, jeżeli ktoś mógł cebulą deal zrobić, to może już miał w koszyku i chciał sam kupić, ale stwierdził, że jest cebula deal, bo wskoczyło, akurat to wpisał i nie możliwe. Wydał 849 zł, tylko wydał 849 cebul. I teraz pytanie, ile by ta cebula mniej więcej, ten kilogram cebul, ile mniej więcej wyszedł, bo jakby samego podsumowania? Czekaj, może gdzieś... Nie, obliczymy i wrzucimy to na stronę. No, można by było wrzucić na stronę. Bo to ciekawe jest. Część osób z was też się dopisała do newslettera. Przypominamy, ci się dopiszą do newslettera, to będą mieli wprowadzenie o tym, o czym będziecie mogli słuchać w nowym odcinku. Fajna akcja, nie? Nie, no mi się bardzo podobała i zresztą o tym wspominałem w ostatnim odcinku, że ten marketing jest dość kreatywny, fajny, na zasadzie, wiesz, przełamywania pewnych barier i oczywiście rozmawialiśmy też o tym, że on dość na granicę jechał, nie? Ale samo podsumowanie jest fajne. Zresztą na kanale XCOM-u pojawiło się to, tak? Pojawiło się podsumowanie tej akcji, film ma w granicach 7 minut. Możecie sobie obejrzeć, nie? Bo jest tam ciekawie pokazane i opisane jakby ta akcja, więc warto sobie na to spojrzeć. Nie będę go puszczał, bo prawa autorskie pewnie, żeby nas gdzieś tam nie wycięło, więc nie chcę tego specjalnie rzucać. Żeby nam nie zabrało monetyzacji. Dokładnie tak. Nie chcemy płacić za X-ów i tak dalej. Dokładnie tak, ale mają to fajnie podpisane, cebula versus X-com, smartfon za dymkę. No to gra słów gatunkowa tutaj. Anio i smacznie. No, tak elegancko. Nie, tak to mniej więcej wygląda. Dobra? Bardzo miło. Markujemy dalej. Dużo dobrych tematów. Czekaj, ja sobie tutaj zapisuję 8.06. Tobie się znowu słyszę, klimatyzacja zepsuła w samochodzie. Tak, naprawiłeś, dzisiaj. Się zepsuło. No tak, no było 22 stopnie, to działała. Dzisiaj było 27 i przestała działać. Jestem umówiony na diagnostykę. No więc a propos słońca, gorąca i tak dalej. Dzięki. No to co? Słoneczko ty moje? No. Natrafiłem, posłuchaj, ostatnio, bo to mam taki trochę przegląd tego, co się działo w ostatnim tygodniu, a mówię, oprócz piłki działo się też kilka innych rzeczy. Myślałem, że ze świata klimatyzacji, ciekawostki. Nie. Co jest na topie, co nie jest Nie, ze świata klimatyzacji, tylko to ostatnia sąsiadka mi mówiła, że zaziębiła się, cała lewa strona ją bolała, bo jak było super gorąco i weszła do apteki, to akurat z lewej strony ją... Słońce oświetlało, czy chłodziło ją? Nie, chłodziło ją akurat z lewej strony i lewa strona ją cała boli, oko jej prawie wypłynęło i kąciki ust jej zjechały i tak dalej. Może to udar był jak kąciki. No tak mi się też wydaje, to w drugą stronę, no nie wiadomo. Nie, znaczy... nie, ale prawda jest taka, że ten sezon w ogóle, jak zaczynają się takie dosyć porządne upały i ludzie, no wiadomo, mają taką tendencję do tego, żeby wsiadać do samochodu czy tam w inne miejsca różne. No. I wiesz, tą klimę na 16 stopni, to gadaliśmy też kiedyś o tym, poza kamerą powiedzmy. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ten bardzo dużo przeziębień jest w ogóle wtedy, nie? No bo ludzie przesadzają troszeczkę, przeginają pałkę i z 33 stopni wchodzą do 17 stopni, a potem są zdziwieni, że siąpią nosem, nie? W maju, wiesz, tak czy w czerwcu. Tak naprawdę druga kwestia jest z tym związana, że to jest... to, że ludzie właśnie jakby włączają w samochodzie, rozumiem, że jest gorąco, trzeba się oziębić, nie? Ale to tak naprawdę nie włączasz tej klimatyzacji po prostu na pełen low i
i tam jest po prostu pełno lodów, a wsiadasz i wysiadasz, czy możesz przeziębić. To już przy otwartym oknie też idzie się przeziębić jadąc samochodem. Przewiać, oczywiście. Przewiać i to wtedy jest istna masakra, nie? Więc to jest tak naprawdę pewien problem, nie? I tak, trzeba uważać i jak zwykle z umiarem, nie? 21 stopni cały czas. Pan, który mi napełniał klimatyzację, jak widać skutecznie, bo przetrwała tydzień, powiedział mi, że samochody mają taki tryb auto i trzeba z tego korzystać, bo wtedy samochód sam wie najlepiej. No tak. mój wiedział najlepiej, kiedy się zepsuć, więc... Zepsuł się akurat, ale kiedy... Ale nie jest to jakby nic nowego. Zepsuł się akurat, kiedy pojawia się następna fala upałów. No dokładnie tak. Wie kiedy, co i jak. Dobra, ale a propos... tej pogody ciepłej. Mhm. Mamy taki case, którym w sumie zaczęliśmy rozmawiać przed nagraniem i chcieliśmy się też z wami z tym podzielić, bo zaczynam się zastanawiać, czy nie wchodzę w zbyt głębokie odmęty internetu ostatnimi czasy. Myślę, że przy twoim stylu użytkowania jest to całkiem prawdopodobne. Tak, ale zastanawiam się, czy sobie próbuję zrobić krzywdę, czy to tak po prostu jest, bo wpadłem na... To jest, nie wiem, to jest chyba z jakiegoś ala... To jest... plotkarskiego serwisu. Ale nie? To jest ogólnie była sytuacja z telewizji śniadaniowej. Tak, z telewizji śniadaniowej i pani Irena Kamińska-Radomska, chyba pani doktor. Tak. Tak mi się wydaje, że to jest pani doktor. Taki jest nagłówek, wypowiada wojnę mężczyznom w krótkich spodenkach, twierdząc, iż to nie wypada. No, tak. I teraz... Jakby ekspertka do spraw etykiety i dobrych manier, pani Irena Kamińska-Radomska z projektu Lady. Ten projekt Lady to był chyba program w TVN-ie, tak mi się wydaje. Na całe szczęście nie mam zielonego pojęcia Wydaje mi się, że to jest program chyba, który rzekomo z... Okej, dobra, rozumiem. Otwartych kobiet zrobi kobiety Lady. Okej. Nie, tam chyba jest w ogóle jakiś taki przekaz, że to są kobiety bez manier i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię takich dziwnych... Ciężar tak, straszny, nie lubię takich, no, wiesz, akcji. Też lawirują. No chyba tak, ale generalnie ludzie za tym, że będą w telewizji, będą mogli gdzieś tam nabić swoje, wiesz, wyświetlenia, inne rzeczy, pewnie gdzieś to się w jakiś sposób nakręca, nie? Mhm. No i pani Irena, pani doktor Irena, właśnie z projektu Lady, twierdzi, że mężczyźni noszący w upale krótkie spodenki popełniają straszne faux pas. Panowie nie są w stanie dla przyzwoitego wyglądu wytrzymać temperatur. Wyrokuje telewizyjna mentorka. No, naciągane. No dobra, i teraz pytanie jest takie, znaczy... myśmy też o tym rozmawiali, posłuchajcie, nie wiem, jakie jest wasze zdanie tak naprawdę. Jest jakby chyba kilka sytuacji, o których trzeba powiedzieć i tak naprawdę odnieść się chyba w całej wypowiedzi pani doktor do tego, jaki to jest element popełniania faux pas, tak, kiedy załóżmy idziemy z domu po bułki do sklepu albo w ogóle idziemy do jakiegoś centrum handlowego, czy idziemy na spacer z dziećmi, czy po prostu idziemy na plażę, czy... Idziemy na przykład załatwić jakąś sprawę urzędową, albo idziemy na egzamin ustny na przykład, czy cokolwiek innego. Tak, albo do miejsc kultu religijnego też. Mhm. Tam są też odpowiednie zasady. Nie, no oczywiście, że tak. I to są tak naprawdę pewne przyjęte normy, których powinniśmy się trzymać. To jest pewien wyznacznik. Znaczy, to nie jest nigdzie spisane. To jest spisane przez mądre osoby zapewne, czy osoby, które zajmują się w jakiś tam sposób savoir-vivrem. No tak, jest to element kultury na pewno. Noszenie krótkich spodenek, czy po prostu kultura osobistej danej osoby? To znaczy umiejętność dopasowania stroju do okazji. Zgadza się. Dlatego my, jak nagrywamy podcast, jest gorąco. Przy naszym manualnie klimatyzowanym studiu przy otwartych oknach po prostu siedzimy w krótkich spodenkach, tak? Tak. I teraz ja rozumiem wypowiedź pani Ireny. Znaczy ona jest chyba wycięta trochę z kontekstu, co? Tak, dlatego że ja tu mam, wydaje mi się, dosłowny cytat, gdzie pani doktor mówi: nie wypada, żeby dorosły mężczyzna, czy nawet młodzieniec, chodził po ulicy w mieście w krótkich spodenkach. Jest to faux pas. W tej chwili panowie narzekają na gorąco i pozwalają sobie na krótkie spodenki. Tak, jakby ich charaktery nagle się osłabiły, bo nie są w stanie dla przyzwoitego wyglądu wytrzymać temperatur. A kiedyś przecież nie było inaczej. Elegancki mężczyzna chodzi tylko w długich spodniach, oczywiście mówimy o ulicy. No i tutaj musimy przede wszystkim wziąć poprawkę na to, że pani jest ekspertką od protokołu. No tak. Który rządzi się owszem takimi prawami, że rzeczywiście ona tam podaje za przykład rodzinę królewską, że tam jeżeli ktoś jest chłopcem, wręcz musi nosić krótkie spodenki, żeby to było odróżnienie od dorosłych mężczyzn. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest dorosły, musi nosić długie spodnie.
Jeremy Clarkson kiedyś też powiedział, że nie wypada, żeby dorosły mężczyzna chodził w krótkich spodenkach. Ale no wiadomo, że Clarkson nie jest specjalnym ekspertem od wyglądu. Dokładnie. Natomiast wiesz, coś w tym jest. No kiedyś jak mężczyźni nosili głównie garnitury, no to na lato był przeznaczony len. Tak. To był taki materiał, który jakby był adekwatny do pory roku pod tytułem lato. Zgadza się. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło, dlatego że rzeczywiście po pierwsze rządzi zupełnie inny styl na ulicach. No. I jest on bardziej swobodny. Mhm. Natomiast nie należy jakby przechodzić ze skrajności w skrajność, bo tu mamy, wiesz, taki klasyczny problem typu pani, która opowiada o takich protokołach dosyć formalnych, a my to próbujemy przełożyć na sytuacje nieformalne. Były też kiedyś takie powiedzenia, że nawet jak idziesz wyrzucić śmieci, to musisz być ubrany tak, jakbyś miał spotkać swojego najgorszego wroga, żeby zrobić na nim wrażenie. Nie? Uf, ja ostatnio poszedłem ubrany w piżamie wynieść śmieci. I bardzo dobrze. Bo wiesz, na osiedlu to na osiedlu. Wiesz, ewolucja przeszła, w sensie ta modowa ewolucja doszła do takiego momentu, co mi się wydawało, że nigdy nie nastąpi, że normalnym widokiem jest to, że ubierają ludzie na przykład klapki i skarpety, nie? No, nawet nie jest klapki, skarpety, a tak, aha, no, teraz... Sandały też. I wiesz, jakby, no, te... Przepraszam. Swoboda jest znacznie większa. Czy to jest dobre? No, wiesz, ciężko stwierdzić. Na pewno nie można mówić tak, jak niektóre portale wskazywały tutaj w kontekście tej pani konkretnie, że teraz jest swoboda ubioru i że nie powinniśmy patrzeć na to, jak inni wyglądają. Oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi przez pryzmat ich wyglądu. Natomiast no, są pewne zasady. Myśmy rozmawiali z Adamem w międzyczasie tak zwanym o tym, że no, są takie sytuacje, tak jak Adam też wspomniał, że na przykład zdawanie egzaminu nawet w porządnym słońcu i przy porządnej temperaturze wymaga jednak określonego ubioru. Znaczy, i Adam, znaczy się, tak. Ja tylko jakby wtrącę ci się w zdanie, dobra? Bo jakby, tego słuchamy, chcę się odnieść tylko do kilku rzeczy, o których mówiłeś i żebyście wy też jakby mieli pojęcia, o czym my rozmawiamy, albo znaczy macie pojęcia, bo słuchacie tego. Strój powinien być dobrany adekwatnie do sytuacji, która jest. Ja to tak uważam. Oczywiście pewnie patrząc na jakieś zaszłości stare, oczywiście kobieta chodziła w garsonce, tak? Czy chodziła w jakiejś tam dłuższej sukni, która była, kończyła się na łydkach, czy tam gdzieś za kolanami była tak naprawdę, tak? I nie odsłaniała nie więcej. A mężczyzna był rzeczywiście ubrany, mi się podoba ten styl taki przedwojenny, bym powiedział, tak? Czyli panowie, wiesz, w takim garniturze, gdzieś tam z jakimś kapeluszem na głowie i tak dalej, wiesz, pełna kultura, nie? Ale to, co ty powiedziałeś, czasy się trochę zmieniają. I teraz, jeżeli masz krótkie spodenki, które nie mają nie wiadomo jakich dziur, ja uważam, że no, nie jest to niczym złym, ale oczywiście ubierając się adekwatnie do sytuacji. Ja miałem teraz ostatnie jedno spotkanie i na to spotkanie, żeby nie było, jakby jest super, było super gorąco na dworze i poszedłem, pojechałem na miejsce spotkania w krótkich spodenkach, ale miałem ze sobą spodnie chinosy, czarne, dopasowane i tak dalej, tak? U góry koszulka była taka semi-casual, tak? Czyli ona była pół formalna. Formalna, pół taka właśnie typowo casualowa. I ja przed samym spotkaniem ubrałem te spodnie, poszedłem na spotkanie, tak, żeśmy załatwili, co trzeba było załatwić i po skończonym udałem się w miejsce, gdzie mogłem się spokojnie przebrać na krótkie spodenki i jakby wrócić dalej do tego normalnego funkcjonowania. I teraz odniosę się do sytuacji, o której ty zaczynałeś mówić, tak? O której ty powiedziałeś, czyli sytuacja, w której rzeczywiście są pewne rzeczy, których mi teraz brakuje, będąc nauczycielem akademickim i jeżeli jestem na uczelni i przychodzi student na przykład na egzamin, ten egzamin jest... akurat ciężarów wejdzie. Ten egzamin jest ustny, czy był ustny, było super gorąco i rzeczywiście na uczelnię też z rana przyjechałem w krótkich spodenkach, ale w pokoju przebrałem się na długie spodnie, no bo nie wypada mi też w takiej instytucji, piastując takie stanowisko, jednak być ubranym w krótkie spodenki, załóżmy i tak dalej, nie? To jakby... Szczególnie jeżeli nie odpowiada ci to u studentów, nie? Żeby tak, bo ja też jakby, nie wiem, ty i ja zapewne reprezentowaliśmy, nie chciałbym, żeby ktokolwiek poczuł się urażony, inny styl, tak bym to powiedział, gdzie na uczelni wyższej, jak przychodziło się na egzaminy, ja rzadko już widzę na egzaminach, które są załóżmy w sesji, osoby ubrane rzeczywiście prawie, że pod gajer, tak? Tak bym powiedział, na galowo. Mało takich osób widzę, które po prostu prawie, że przyszły jakby, wiesz, tam gdzieś z plaży się po prostu ogarniały, nie? W tym wypadku. Tak. I właśnie przyszedł do mnie pan, który przychodzi, miał krótkie spodenki, krótki rękawek. Ja mówię, czy mogę pomóc? Powiedział, że chciałby zdać egzamin. Ja mówię, no przykro mi. Ja mówię, dlaczego? Ja mówię, no bo wolałbym, żeby pan jednak przyszedł stosownie ubrany do sytuacji, w której jesteśmy. Mam okna pootwierane, jest wiatrak, w miarę się wietrzymy, ale wypadałoby jednak zachować jakąś tam garstkę kultury, która się po prostu pojawia, nie?
No i tam po pół godzinie pan wraca, miał spodnie, miał koszulę i okazało się, że pożyczył od kolegi. Więc jakby fajnie sytuacja została wyczyszczona, ja nic z tym nie mam, ale jakby myślę, że jakaś tam taka cząstka jakiegoś takiego zachowania jest wskazana, nie? Absolutnie. Oczywiście jak to jak bardzo jakby w Polsce trzymamy pewien dress code, różni się od tego, co jest w Stanach na przykład, bo nie wiem, jak byłem w teatrze, jak się chodziło do teatru, czy do teatru miejskiego, czy do teatru muzycznego, to zazwyczaj wszystkie osoby chodziły na galowo, tak bym to powiedział, tak? Czyli naprawdę panowie ubrani bardzo ładnie, bardzo elegancko, adekwatnie do sytuacji, jakby do miejsca, do którego przychodzą. Ja tak samo jakby miałem pełne oprzyrządowanie, jak byliśmy w Nowym Jorku i stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na Chicago na Broadway, nie? Na przedstawienie. No i poszliśmy do hotelu, z Hanką przebraliśmy się, każdy z nas był, że tak powiem, prawie że w stroju wieczorowym, idziemy, a tam generalnie ludzie poubierani w krótkich spodenkach na widowni szarpią popcorn i tak dalej, nie? Znaczy, ja byłem lekko zbulwersowany, no bo jak można pójść do teatru w taki sposób ubrany, nie? No, ale to Ameryka. Jakaś, no i kultura i tak dalej. Tam generalnie każdy ma dosyć twardo wywalone, przepraszam za słowo. Taki trochę nie za halo do tego, o czym mówimy. I teraz pytanie, czy wypowiedź pani doktor Kamińskiej-Radomskiej powinna wzbudzać takie kontrowersje? Myślę, że gdyby rozwinąć to bardziej do sytuacji, no bo czy jak pan idzie po ulicy i przemieszcza się, nie wiem, z domu swojego do domu swojej mamy i pójdzie w krótkich spodenkach, to jest źle, kiedy jest 35 stopni na dworze w cieniu? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że nie, więc... Ale oczywiście, jeżeli miałby pójść do urzędu, no to wypadałoby, czy na jakieś spotkanie biznesowe, raczej wypadałoby już być ubrana adekwatnie do sytuacji. Zdecydowanie. Znaczy, no wiesz, na pewno zostało to podciągnięte do Bóg wie jakiego poziomu. Dlatego, że wiesz, no lubujemy się w takich kontrowersyjnych tematach, szczególnie wiesz, w tym kraju najgorzej jest, jak ktoś ci powie, czego nie możesz robić. No. A tu mamy jakby taką dyskusję, która mówi o tym, że nie powinno się mówić drugiej osobie, jak powinna wyglądać. A jednak trochę się powinno mówić o tym, dlatego, że my jakby mieszkając w Trójmieście, wiemy doskonale, jak fantastyczne są kampanie w Sopocie, gdzie urzędnicy starają się, żeby zmienić troszeczkę ten styl ubierania się przeciętnego wczasowicza, ponieważ ludzie w dalszym ciągu potrafią przez mąciak przejść w klapkach i w gaciach. I to jest naprawdę, to nie jest jakoś specjalnie rzadko spotykane. W Sopocie jest w sezonie szczególnie naprawdę widać ludzi, którzy chodzą normalnie po mieście i potrafią iść w slipach przez całe miasto. No a to już jest tragedia, nie? I to jest naprawdę niefajne i teraz można by powiedzieć, no nie powinniśmy się przypieprzać do innych o to, jak wyglądają. No w tym wypadku powinniśmy, dlatego że naprawdę, no trzeba się wykazać troszeczkę jednak szacunkiem wobec otoczenia. Dlatego, że są takie okoliczności, w których można sobie pozwolić naprawdę na maksymalną swobodę. W zasadzie większość jest takich okoliczności, ale jednak jakby jakiś taki ułamek normalnego postępowania no należy wprowadzić. No, nie można robić z siebie obwiesia, dlatego, że no to jakby no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Słuchajcie, 2021 rok jest. Dostęp do wszelkich form i wariantów dress code'u też jest. Ludzie mają coraz więcej pieniędzy i stać ich na porządne ubrania, bo widać po tym, jakie marki się noszą, a jeżeli się noszą marki, to za tym idą pieniądze, a naprawdę ubrać się ładnie to nie jest duży pieniądz. Nie, no... I naprawdę biała koszula w tej chwili i jakby spodnie w ramach, powiedzmy, stroju galowego egzaminacyjnego, to naprawdę nie są duże pieniądze. Nie jest wielki problem. I tak naprawdę jakby... Trochę kultury by było, znaczy kultury, takiego zwykłego, normalnego zachowania, nie? Tak, no po prostu nie wsadzać za głęboko sobie kija, wiadomo gdzie. Wiadomo. Natomiast wykazywać się takim dystansem i dobra jest taka zasada, że jeżeli mamy wątpliwości, czy jesteśmy ubrani wystarczająco formalnie, to znaczy, że nie jesteśmy ubrani wystarczająco formalnie. Zazwyczaj powinno być tak, wiesz, u nas też jest taki problem, że dosyć dużo osób ma ubrania codzienne, które wyglądają różnie i ubrania galowe. I mi się wydaje, że to się wzięło z tego tradycyjnego podziału na tydzień, nie? Że od poniedziałku do soboty się pracuje i rozrywa, a w niedzielę się idzie do kościoła i w niedzielę jest strój wyjściowy kościelny, nie? I jest albo bardzo niesztywno, albo bardzo sztywno. I ten strój galowy kojarzy się, wiesz, z tym tak zwanym trumniakiem, nie? No tak, niech każdy chodzi tak naprawdę w czym chce, no bo na co ciuchy dzień? Są oczywiście. Dla nas, a nie ten, tylko oczywiście pomija, gańmy każdą możliwą, że tak powiem, przejaw
ekshibicjonizmu, w którym wychodzisz z plaży, żeby przejść się pół Mąciaka, żeby zajść do Rossmana, kupić, nie wiem, sok na przykład, idąc w samych slipkach, tak? Albo po prostu... Nie, to jest absolutnie to jest jakaś masakra. No idziesz... No ja po prostu nie mogę, jak widzę po prostu, że ktoś idzie z tej plaży ubrany w klapkach, schodzi z tej plaży i koszulki zapomniał założyć i zmienić kąpielówki na krótkie spodenki. Tak, tak, i żeby nie było, to się nie tyczy tylko i wyłącznie Sopotu i ulicy Bohaterów Monte Cassino, oczywiście, tylko tych miejscowości nadmorskich również. Tam też mieszkają ludzie, którzy na co dzień tam funkcjonują i dla nich też, jakby im się też należy odrobina szacunku. Tak. Jednak, nie? No ja teraz z słodkości otwieram sobie Principle. Dobra, kończmy ten temat, bo to tak naprawdę wiemy, jak jest. Dajcie znać, czy jesteście za tym. Znaczy za tym. No wiadomo, że chodźmy jak chcemy, ale zachowajmy pewną kulturę adekwatną do sytuacji. To tak samo, jeżeli Polak jedzie za granicę, tylko jeszcze zakończę, do jakiegoś kraju arabskiego. Do Hurabandy na przykład. Na przykład. Nie na wczasy. Na wczasy niech będzie. Do Hurgardy, tak? No, do Hurabandy. Hurabandy. I teraz chcę pójść na przykład do meczetu, żeby go zobaczyć, no to nie wejdzie, jeżeli nie zachryje kobieta, załóżmy, chustą ramion, a pan chyba prawdopodobnie musi mieć chustę przewiązaną, żeby albo musi wejść w długich spodniach, albo musi mieć chyba chustę przewiązaną tak, żeby nie było widać kolan. To zależy od krajów. Tych bardziej restrykcyjnych tak rzeczywiście jest, jak mówisz. Tych mniej restrykcyjnych, na przykład w Maroko, jest tak, że możesz wejść w krótkich spodniach, powiedzmy, warunkowo, no oczywiście bez butów. Także to wszystko zależy od konkretnej polityki, ale to oczywiście... Tak, jesteś bez butów, bo w japoneczkach. No wiadomo. Klap. Klapki, klapka. Tak jest. Dobra. No tak. Dajcie znać po prostu, jakie wy macie doświadczenia, może macie jakieś przemyślenia w tym temacie, może coś was oburzyło, może się z nami nie zgadzacie na przykład i uważacie rzeczywiście, że się nie powinno o tym mówić, że w tej chwili jest już tak, że nie powinno się mówić o tym, jak ktoś inny powinien wyglądać. Dajcie znać. Słuchajcie, wracam do marketingowego podejścia, bo mam kilka rzeczy dla was przygotowane, ale teraz chciałbym odnieść się do... mamy dzisiaj taki ten Throwback Friday. Bo chciałem się odnieść do Wieśmaka. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na temat kampanii reklamowej McDonalda, która... Pamiętam. W której... przypomnijmy, tylko możesz przypomnieć? Mogę, oczywiście. Rozmawialiśmy na temat reklamy McDonalda, w której w dosyć niefortunny sposób wykorzystano motyw Symfonii Leningradzkiej. A właściwie wizyty w Filharmonii i tym samym Symfonii Leningradzkiej. Tak, i chodziło tak naprawdę o to, że ludzie wychodzący z opery, z Filharmonii, przepraszam, zajeżdżają do McDonalda, żeby zjeść wieśmaka i podsumowaniem jest: w końcu mogę być sobą, czy coś takiego? W końcu mogę poczuć się sobą, tak, i już nie muszę być tak sztywny, jak wtedy, jak poszedłem na tą Symfonię Leningradzką i co mi do głowy strzeliło. Mógł pójść w krótkich spodenkach zamiast garniturze wtedy, nie? No zdecydowanie, tym bardziej, że tam podobno poznawał rodziców swojej lubej. No, a, rzeczywiście, tak było. Było coś takiego. I teraz chciałbym wrócić do tej reklamy, ponieważ pojawiła się skarga. O. Wyobraź sobie, która była skierowana od urażonych konsumentów do Rady Etyki Reklamy. Mhm, słynnej instytucji. Komisja Etyki Reklamy rozpatrzyła skargi, jakie wpłynęły w związku z emisją reklamy wieśmaka McDonald's Polska i uznała, że spot, w którym pojawił się wątek Filharmonii i siódmej symfonii Szostakowicza, tak, przepraszam, narusza zasady kodeksu etyki reklamy. Mhm, czyli zasadu, znaczy kodeksu ich wewnętrznej organizacji. Dokładnie tak, bo reklama generalnie była zatytułowana Swojski wieśmak, przy nim możesz być sobą. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I to, co właśnie Ludwik powiedział, ukazywała spotkanie młodego mężczyzny z rodzicami narzeczonej, nie? Aha. Jeden z utworów, których podczas koncertu wysłuchali bohaterowie reklamy, jest właśnie siódma symfonia Szostakowicza i utwór powstał podczas oblężenia Leningradu, gdy mieszkańcy masowo umierali z głodu. Zgadza się. I w skonsumenci swoich kargach podnosili, że reklama w sposób prześmiewczy pogłębia szkodliwe stereotypy dotyczące, wiesz, muzyki klasycznej, stygmatyzuje osoby słuchające jej z przyjemnością. Okay. Stawiając te osoby niejako po drugiej stronie barykady, za którą znajdują się fajni, luźni ludzie jedzący w McDonaldzie. Wiesz co, generalnie... Poniekąd tak było. Mi się generalnie, znaczy sama, moglibyśmy generalnie rozmawiać, czym jest Rada Etyki Reklamy, Kodeksu Reklamy. Nie rozmawiajmy, bo to jest śmieszne dosyć, ale... Myślę, że tak, dlatego jakby podajemy informację, że jest tylko taka instytucja. I że pogroziła palcem jak Unia Europejska przy aneksie Krymu.
No tak? Dokładnie, tak. Mniej dokładnie. Więcej tego pokroju. Aha. Tak, tego pokroju interwencja, nie? Że powiedzieli nie, to jest nieładne. Wiecie co, znaczy fajnie, że jakby podnieśli to, bo rzeczywiście na samym końcu jakby wyraziliśmy tą informację, wy też chyba wtedy, pamiętam, w komentarzach się udzielaliście, że jest to, no... Nie było to fajne. Nie jest to fajna reklama i chyba źle jest jakby skomponowana, tak? I na samym końcu żeśmy potem podnosili ten element w komentarzach, w których fajnie byłoby, jakby McDonald's w jakiś sposób przeprosił albo gdzieś inaczej jakoś to było skomponowane, bo no nie było to za dobre, nie? Mieli w dupie i zamietli to wszystko pod dywan, taka prawda. Jakby ktoś chciał zobaczyć, w jaki sposób można w fajny sposób wykorzystać zróżnicowanie kultury popularnej od kultury, powiedzmy, wyższej, to jeżeli używacie czy oglądacie mecze przez Sport TVP.pl, to tam jest reklama bukmachera, chyba Fortuny, gdzie ten taki charakterystyczny rytm stadionowy jest wybijany i jest najpierw pan Filharmonii, który to wybija na kotle, a potem jest jakaś impreza elektroniczna i to jest sposób, w jaki można nawiązać do dokładnie jakby zróżnicowania kulturowego. Naprawdę można to zrobić w fajny sposób, w sensie nie jest to jakoś turbo atrakcyjna reklama, ale pokazuje, że rzeczywiście nie trzeba bazować na kontrowersji. A już na pewno, naprawdę, ja uważam, że jeżeli chociaż 10 osób było oburzonych tym, to mogliby powiedzieć, słuchajcie, przepraszamy, czy ta agencja, która to zrobiła, przepraszamy, trochę rzeczywiście nam przykro mi. Macie tutaj 3 zestawy mi do Maca. To wiesz, rekompensata rekompensatą. Zawsze. Ale mi by wystarczyło to, żeby powiedzieli, słuchajcie, no trochę się rozpędziliśmy i przepraszamy ludzi oburzonych, nie było to naszym celem, bla, 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 wiadomo, no, akurat PR-owców to mają genialnych. Nie, no spójrzcie, co robi IKEA, co robi Tyskie, tak, i możemy wtedy porozmawiać. Co robi Lidl? Dokładnie. Można się do tego odnieść w fajny sposób, oni tego nie zrobili, czy im to zaszkodzi? Oczywiście, że nie. Czy nam jest z tego powodu przykro? Oczywiście, no, że nie. Płakać nie będziemy, ale fajnie by było zobaczyć, ja bym bardzo chciał zobaczyć ludzi odpowiedzialnych za swoje czyny, które nie zawsze są odpowiednie. Nie? Chciałbym jakby tutaj dwie rzeczy jeszcze podnieść, Ludwiczku, tak? Bo w skargach jakby jedno podkreślenie było niestosowności nawiązania jakby do utworu Szostakowicza. Tak. No bo jakby jedno, rzeczywiście, tak naprawdę jedno z najtragiczniejszych dzieł w historii muzyki, nie? Które no tak, tylko że tu jest taka dedykowane kwestia, Adaś, że dobrze, ale kulisy powstania. Dobrze, to jest jedna rzecz, nie? Ja rozumiem. No tak, ale jakby odnosi się do, wiesz, że jestem daleki w rozpamiętywaniu historii, tak. Ale jakby pewną kulturę albo jakieś tam zachowanie do konkretnych rzeczy powinno się mieć, nie? Oczekujesz poza tym od marketingowców, żeby zrobili research, jak o czymś gadają, nie? Tak mi się wydaje, albo zrobili to trochę bardziej kreatywnie, albo zastanowili się, jakby no myślę, że w głowie prototypowanie powinno wyglądać na tej zasadzie, że zastanawiamy się, jakie są możliwe scenariusze, które mogą wyniknąć, tak? Oczywiście. Znając dość fajne, ale ciężkie i specyficzne społeczeństwo, jakim jest społeczeństwo polskie. No tak, no bo z drugiej strony można by im nawet zarzucić, że stwierdzili, że w związku z tym, że w Polsce nikt nie słucha muzyki klasycznej, to na pewno nikt tego nikt się nie jorgnie. Może tak było, nie? Generalnie tutaj wielkie halo się pojawiło. To była jedna rzecz, na co się skarżyły osoby, a druga kwestia to była, że ci, którzy skarżyli, zwrócili uwagę, posłuchaj, na to, że reklama prezentuje wielbicieli muzyki klasycznej jako sztywniaków i nudziarzy. No, jakby, wiesz... No i podkreślali, oczywiście w czasie pandemii, kiedy kultura jest na skraju upadku, filharmonie, opery i teatry są zamknięte, a artyści nie mają pracy i ledwo wiążą koniec końcem, takie obrzydzenie i zniechęcenie do muzyki klasycznej i sztuki wysokiej jest czymś nieodpowiednim, nagannym i wymagającym stanowczej reakcji. No dobra, teraz ale... pytanie, czy ich takie gadanie nie jest sztywne w ogóle i wiesz... Jest total sztywne, to po pierwsze. Po drugie, z tego co mi wiadomo, to tą reklamę realizowano w Teatrze Nowym chyba? Tak. Który wynajął tą przestrzeń pod reklamę, więc akurat oni, pomimo tego, że zamknięci byli z powodu pandemii, to jednak na tym zarobili. Więc może to jest jakiś sposób wspierania kultury wyższej. Poza tym, w pewnym sensie, powiedzmy taki statystyczny miłośnik muzyki klasycznej, to sobie dosyć poważnie zapracował na to, że mało kto chce z nim gadać. Nie? To dokładnie tak. I ja znam, co prawda, środowisko muzyki klasycznej, jakby tego nie znam, tak? Ale znam środowisko muzyki jazzowej i tam też się zdarzają takie egzemplarze, z którymi się po prostu ciężko rozmawia, dlatego że są przekonani o wyższości swojego gustu muzycznego nad innymi gustami muzycznymi. No tak. A to jest fundamentalny błąd, dlatego że naprawdę to jest ostatnia rzecz, o której powinniśmy rozmawiać. O tym, że ktoś lubi inną muzykę. Oczywiście. Nie? Bo naprawdę to jest każdy wszystko lubi... jest dla ludzi. Spójrzmy na siebie, znaczy generalnie... No trochę niefortunna była ta reklama, bo myśmy też jakby zapraszamy was do tych archiwalnych odcinków. Ona czy była, czy nie, znaczy nie wywarła na mnie jakiegoś, mogli zrobić lepiej, mogli zrobić więcej. Ogólnie w przekazie była dość
No prosta. Taka przyjemna i prosta, no, na samym końcu każdy szczęśliwy siedział i jadł wieśmaka, no. Tak. Ale jakby komisja podkreśliła, bo to jest też takie fajne podsumowanie tego, komisja podkreśliła, że wspomniane w reklamie dzieło cenionego rosyjskiego, przepraszam, zespół orzekający, dokonujący ceny przekazu reklamowego uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje. No właśnie, taki jest problem z instytucjami. Rozumiesz coś z tego? Co to są ale dobre obyczaje? Kara oczywiście nie przychyliła się jednak do opinii, że sposób dyskryminujący, podgardliwy podnosi się do grupy społecznej wielbicieli muzyki poważnej. No bo tak nie no jest, tam nie, nikogo nie oskarżamy. Bez i tak dalej, przesady. Nie? Tym bardziej, dlaczego można mówić o nim jako o sztywniakach, skoro wszyscy pojechali do McDonalda? Przecież to jest takie luźne. No to jest luźne, nie? Fajne, jeszcze wiesz? Kolki się napili. Dokładnie, pewnie. Jeszcze kolki zjedli burgera nie mieli z kartonu. Wiesz, jeszcze na parkingu, pustym. No dokładnie. W czasie pandemii. A ja też jem. Buntownicy. Ja też w McDonaldzie jem na parkingu zawsze. Jesteś, nie, to buntownicy, bo nikogo nie było. To w czasie pandemii, wiesz, nikogo nie ma na parkingu? Buntownicy. A, coś w tym jest. No. Jeszcze zgromadzenie. Chociaż nie, bo może z rodziny, to nie. To... A dwa osoby samochody. Nie, nie, a dwa osobne, ale stali obok siebie. No tak, no ale jest... Ale oni stoi, potem na masce byli oparci, jedli to. Tak? Tak. Ja już nie pamiętam tego, no widzisz, jak to wyglądało. Ale pamiętam, że ja byłem jednak troszeczkę oburzony, bo... No byłeś. Mam... I w sumie jestem dalej. Uważam, że są po prostu takie brandy, które nie powinny wykorzystywać pewnych utworów, nie tylko muzycznych. Aha. I na pewno się nie zasłaniać tym w żaden sposób, ani tego, wiesz, wyśmiewać, ani takich szpileczek wbijać, bo to po prostu nie jest w porządku. Mają bardzo dużo możliwości ku temu, żeby stworzyć fajne, kreatywne reklamy, co robią, bo myśmy zresztą podlinkowali, zdaje się, że na naszym Facebooku tą kampanię, która była zrobiona w Portugalii, gdzie motywy ludyczne były wykorzystane w bardzo fajny i atrakcyjny sposób i można to było zrobić naprawdę ze smakiem. Przede wszystkim przyzwoite. Dokładnie. A wiesz, nie uderzać w jakieś takie tanie gusty jakby i jakieś takie śmieszkowate troszeczkę klimaty, bo to jest naprawdę bardzo cienka linia, nie? Bardzo cienka. Zresztą, przepraszam was, bo Ludwik uraczył mnie przycepolem lecznym. Przygryzłem akurat i przestał gadać. Kurde, dobra, to opowiem może coś. Nie, luz. Przuknąłeś? Zresztą myślę, że stosowniejszym byłoby zareklamować. Już rozmawialiśmy, ale już nas zganiła, że gadanie o McDonaldzie jest dość słabe, ale my tu... już można by było cheeseburgera, o cheeseburgerze powiedzieć, który nierozłącznie zawsze jest. Jak jedziesz, to jedziesz po Chestera do McDonalda, a niekoniecznie po wieśmaka. Wieśmak dla mnie w ogóle. Znaczy wieśmak fajna nazwa może, ale to dla mnie takie słabe. Nie? Ja mam taką teorię, że w McDonaldzie zamiast cheeseburgerów powinno być tylko makroyale. Makroyale? Makroyal to jest coś takiego, co powinno być cheeseburgerem w oryginalnej formie. Ten cheeseburger to jest taki... Co ma makroyal w sobie? Większy jest. No. Ma dwa plasterki sera. I ma coś jeszcze jeden takiego. Kotlet. Cebulę ma na pewno, a cebula jest ważną rzeczą. Cebula deal, wiadomo o co chodzi. A wiadomo, i jeszcze ogórek jest. Ogórek jest w cheese, a nie wiem, czy jest makroyalu, bo nie pamiętam. Myślę, że jest, no to jest ekstra, value added do tego jest, nie? Bardzo możliwe. Na przykład, ale powiem ci dla kontrastu, w Max Premium Burgers możesz... Max Premium Burgers? Dokładnie tak. Możesz sobie, też jest ten cheeseburger, powiedzmy na tą czwórkę czy tam piątkę i ma na przykład, nie ma ogórka, ale ma sałatę. Ja niestety nie byłem, przyjeżdżałem, chciałem zajechać ostatnio. Zajedź tam, bo jest naprawdę, jest to ciekawe, że to jest taka sieciówa plus 30%, coś takiego jak, wiesz, taki bar mleczny z plusem. Okej, no wybieram się teraz. Sprawdź koniecznie, bo tam są, nie mają reklam na tym, na tych papierach, które są na tacach. I to jest bardzo fajne. I mają aluminiowe tace na przykład. To też dodaje do, wiesz, customer experience. Takie trochę orange is the new black. Trochę, no w pewnym sensie. No, coś tu jest. I mają przede wszystkim topiony ser do frytek, to jest bardzo dobre. Topiony ser do frytek? Tak, mają normalnie ser taki, który jest podawany jako sos. I to jest mega. Fajne gyte, jakie to jest kaloryczne. No, to słuchaj, życie jest kaloryczne, nie? Damn it, bomba, jasna. No, no to tyle, jeżeli chodzi o sekcję fast foodową. Tak jest. Ja bym chciał nawiązać. Klimat euro. Dawaj. Pozostaje niezmiennie. Posłuchajcie, bo chciałbym nawiązać do naszego pana Cristiano Ronaldo, który w geście triumfu podnosi agua. Tak jest. Agua. Z Coca-Coli. A posłuchajcie, wczoraj taki pojawił się trochę symboliczny znak, obrazek z meczu Francja-Szwajcaria. Wczoraj, bo my oglądaliśmy, mecz był w poniedziałek, my nagrywamy we wtorek, bo odsłuchujecie odcinek w piątek, ale no, Cristiano właśnie odstawił tą kolę.
a to był chyba podczas albo przed drugą częścią dogrywki, albo przed samymi karnymi. Był, ja nie pamiętam nazwisko tego gracza szwajcarskiego. Szaka, o właśnie. Tak. Taki, posłuchajcie, blondas bym powiedział, który miał dość... Farbowany blondas. Taki farbowany blondas, który miał dosyć dużo, że tak powiem, takich włosów, taki nieład miał, ale całkiem spoko. I teraz pan Szaka pomiędzy jakby... Albo mówię, to była dogrywka, albo rzutymi karnymi. Dostaje Coca-Colę, która jest Coca-Colą. Otwiera i pije Coca-Colę. I teraz pytanie, nie? A dlaczego do tego nawiązuje? Bo tak. Portugalii już nie ma na euro. A Szwajcarzy są. A Szwajcarzy zostali. I teraz ktoś... Myślisz, że przez kole? Nie, no przez umiejętności i chęć walki, ale to jest takie dość symboliczne, bo oczywiście znowu wynika teraz, że LPK zamiast uczyć i bawić. Czekaj, to muszę symbolicznie do tego zrobić. Poczekaj. No, ładnie zrobiłeś, bardzo. LPK uczy i bawi? No i zamiast właśnie uczyć i bawić, to LPK nakłania do junk food, w tym naszym junk foodzie. No ale dość symboliczne, nie? Taki obrazek, zobacz, takie zestawienie, dość szybko, że tak powiem, poleciało i tak naprawdę Coca-Cola, która straciła na tamtym geście Portugalii sporo, to tak naprawdę tutaj bardzo szybko mogłoby odbudować w pewien sposób swój wizerunek, ale nie podchwycili tego, bo dzisiaj cały dzień jeszcze przeszukiwałem jakby elementów z hashtagami Coca-Cola albo związanego, to pojawił mi się oczywiście tutaj ten zawodnik Szwajcarii. Ale nie pojawiał mi się żaden element związany typowo z Coca-Colą, która w jakiś sposób próbowałaby... Ona się nie odniosła do tamtej sytuacji tak naprawdę, no bo po co ma się odnosić, nie, do niej? Jakby to jest pewien znak czasów, na stołach wigilijnych zawsze stała Coca-Cola, zawsze jechał Mikołaj, zawsze... coraz bliżej święta, Coca-Cola i tak dalej, nie? Więc jakby marketingowo przekaz jest zbudowany, ale tutaj można by było dalej zbudować. I teraz woda rozbiła i Portugalczyk, który tak naprawdę odpadł, pojawiła się Coca-Cola, Szwajcarzy wygrali, dziękuję bardzo, nie? No wszystko tak. Się zgadza, nie? To takie dość, wiesz, dość nietypowe, nie? No tak, żeby tutaj zrównoważyć element humorystyczny, no to no, trzeba jednak zauważyć, że jakby granie dogrywki w takich warunkach, w jakich grali, wydaje mi się uprawnia do tego, żeby jeżeli masz tą krótką przerwę na uzupełnienie płynów, to możesz wtedy jednak trochę tego cukru dostarczyć, żeby tam cokolwiek, jakiejś pseudoenergii jednak tam, wiesz, cokolwiek się działo. Właśnie tam było cholernie ciepło, ale znaczy, wiesz, Coca-Cola ma ci nie pomóc, znaczy to jest szybki zastrzyk energii, tak naprawdę? I znaczy potem cukier, nie? Żeby tam cię jakoś zastymulować, nie? Potem jak pijesz cały czas wodę i łykniesz sobie tej coli, to na pewno będzie jakiś efekt. Nie, no oczywiście, no jesteś, a potem jesteś sflaczały, bo to jest bardzo szybki, że tak powiem, przyrost energetyczny, a potem jesteś sflaczały. No tak jak żarcie z maka, nie? Które wystarczy na 2 godziny, tam na 3. Gdzie tam? Na 1,5 godziny wystarczy, a no. Potem ci leży na żołądku i... Dokładnie tak. Tak to mniej więcej wygląda. Ale śmiesznie, zgadzam się z tobą, że powinni to w jakiś sposób mogliby to w jakiś sposób podchwycić. Tym bardziej, że jakby no mogliby pokazać troszeczkę jednak jaj, ale jak widzimy te korporacje, szczególnie odnoszące się do junk foodu, to jakoś tak niespecjalnie w kreatywność. Raczej promują to, że są teraz 4 paki coli z kartonowym holderem i możesz 4 puszki coli naraz złapać za karton, który jest eko. No właśnie. Kij z tym, że te puszki tak, to wiadomo, tam niby do recyklingu, ale tak w sumie to nikt nie wie. Ale za to jest z kartonu holder, więc wiesz, możesz wziąć 4 puchy naraz, zamiast zapakować bez tego na przykład 4 puszki do plecaka i wyjść ze sklepu. Uprzednio płacąc oczywiście. Dokładnie tak. Chciałem ci teraz pokazać, bo przerzuciłem Ludwikowi... A widziałem to dzisiaj też. Przerzuciłem Ludwikowi ekran, wy możecie odnieść się na naszej stronie, bo chciałbym odnieść się do IKEA. Tak. Która... IKEA Kanada, tak naprawdę, bo mówimy o IKEA Kanady. Zresztą IKEA w tym elemencie przekazu, w tym elemencie czy nie bycia buntownikiem, bo nie, ale podtrzymywania pewnych relacji. Tak. Budowania relacji, więzi, szanowania drugiej osoby i tak dalej. IKEA świętuje Pride Month specjalną kolekcją kanap. Love Seats, 10 Love Seats inspired by different Pride flags. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle flags, tak? Love Seats to jest specjalna kolekcja mebli od IKEA, żeby wam tak mniej więcej przybliżyć, które są inspirowane flagami społeczności 2SLGBTQ+. Kolorowe kanapy są pretekstem do dzielenia się historiami o miłości bez barier. Ja nawet nie wiedziałem, myślałem, że jest tylko LGBTQ+, a tu jest jeszcze 2S. Musisz poczytać. Straszne, co? Przepraszam was, jakby przepraszam osoby... No świat jest tak zbudowany w tej chwili, że ciężko jest nadążyć rzeczywiście nad przekazem, który jest w świat wysyłany i no, po prostu trzeba chcieć
zgłębić temat, nie? Bo to nie jest jakaś wiedza uniwersalna i ogólna. Bo mówimy generalnie o społecznościach określanych jako aseksualne, transseksualne, biseksualne, lesbijki, panseksualne, transpłciowe, niebinarne, gender fluid oraz two-spirit. No. Który jest terminem zbiorczym dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy pełnią rolę trzeciej płci. Okej. Okay. Okej? Okay? No, wiesz, pomysł ciekawy. Ciekawe, jak na to reagują ludzie, którzy... Oto brawka. Ludzie, którzy są bezpośrednio członkami tych społeczności. Oczywiście, i identyfikują się z nimi, bo wiem, że dyskusje dotyczące, wiesz, celebracji Pride Month były różne. No bo jednak, wiesz, dość dużo osób zauważa ten taki, jakby to powiedzieć ładnie, fakt, że na przykład, wiesz, wiele marek zmienia swoje logo na Twitterze, ale tylko w tych oddziałach, które są w Europie, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Ktoś ma oddziały na Bliskim Wschodzie, tam w dalszym ciągu pozostają, wiesz, monochromatyczne, nie? No niestety tak, no. I wiesz, albo stoimy na równi ze wszystkimi, albo, wiesz... No dobra, Ludwik, ale wchodzisz w temat, w którym, że tak powiem, wiesz, że jakby świat jest jeden, ale społeczności są różne. Każdy kraj jest inny i nie wiem, czy to wynika z długiego okresu demokracji, kapitalizmu w danym kraju, wyrozumiałości do innych i tak dalej, więc w innych krajach pewnie tak to będzie wyglądało, że no dobra, ale to... zdecydowanie bardziej się będzie wspierało takie osoby. No ale to wchodzimy, wiesz, już bezpośrednio w coś takiego, że w niektórych krajach jest dla nas ważniejszy biznes niż... Nie chodzi mi o to, Ludwik. No tak, ale mówisz, że na Bliskim Wschodzie ci tam się... jakby koncern koncernem, no to mógłby kazać tak zrobić. No w Polsce te kanapy nie są dostępne, tak? Tak no naprawdę tak. To jest dostępne na IKEA Love Seats. A szkoda, bo powinny IKEA być w Kanada. Polsce dostępne, bo jeżeli są dostępne wszędzie, no to powinny być dostępne i tam, tak samo jak wiesz. Była taka sytuacja, to ci powiem z doświadczenia bycia kibicem Realu Madryt niegdyś, że Real Madryt podpisał kontrakt z jakimś bankiem chyba, czy z liniami lotniczymi, które były z Emiratów Arabskich i problem polegał na tym, że Real Madryt w swoim herbie miał krzyż, który wieńczył koronę. I wprowadzono taką limitowaną edycję kart kredytowych, którą mogły sobie w Emiratach zamówić. No i była, wiesz, karta kredytowa z herbem Realu Madryt i oni usunęli ten krzyż z korony. I ja uważałem, że to było, wiesz, to była taka absolutna hipokryzja. Dla mnie, wybacz, ale dla mnie to jest bezpośrednio taka relacja, że po to, żeby nie urazić, a wiesz, wspieramy równość, wspieramy społeczności, które są dyskryminowane, tylko tak w tych krajach, gdzie w dalszym ciągu mogą za to powiesić, to tam to lepiej nie. Znaczy wiesz, to nie chodzi o to, no to jest jakby, to jest akcja IKEA Kanada, zresztą pan Trudeau, jak dobrze pamiętam, jest gejem chyba. Nie wiem. Premier Kanady jest ale chyba gejem. Ale jest w porządku gościem ogólnie. Jest w porządku gościem, ale... Fajny ma PR. Jeżeli źle mówię, to przepraszam, ale wydaje mi się, że pan Trudeau jest właśnie, jest gejem. I to są, bo tak naprawdę to jest kanapa inspirowana, tak? Ale te kanapy to jest część jakby akcji, w której miłosna kanapa służy jako platforma, na której członkowie i sojusznicy społeczności 2SLGBTQ plus mogą bezpiecznie dzielić się swoimi historiami miłosnymi, niezależnie od tego, czy są to historia miłości własnej, romantycznej, rodzinnej, wybranej czy społecznościowej, nie? Mhm. Tak mniej więcej to wygląda. I tętniące życiem kanapy będą instalowane w sklepach IKEA w całej Kanadzie przez całe lato. Mamy kanapę inspirowaną flagą pana seksualistów, kanapę inspirowaną flagą biseksualistów, kanapę inspirowaną progress flag i kanapę inspirowaną flagą lesbijek, tak? Zresztą podajemy link wam do strony internetowej, jakbyście chcieli sobie spojrzeć, zresztą na stronie, na kanale na YouTubie IKEA Kanada. Są te historie nakręcone i są wrzucone, nie? Love Seats, nie? Ale zwróć uwagę, że to jest kolejny przypadek, w którymś z odcinków, nie pamiętam, który to był numer, wspominałeś o kreacjach wybranych przez pana Jakuba Biela. Aha. I tam też była taka sytuacja, że fajne kreacje i fajne pomysły były, ale jak zwykle z drugiego końca świata. Że tam były jakieś, wiesz, fajne pomysły z Brazylii, tu gdzieś skądś, tu tam, tak samo tutaj mamy, wiesz, pomysły z Kanady. No nie wiem, stary, no z czego to wynika. Znaczy wiem, z czego to wynika. No właśnie. No. Wiem, z czego to wynika. No. Jest wiele młodych, fajnych osób, które mogą robić fajne rzeczy i niestety robią to gdzieś za granicą. No szkoda. No otóż to. Szkoda, no na to nic niestety nie poradzimy, Ludwiczku. No my już nie. My już nie, możemy tylko głośno mówić, więc niech podcast LPK będzie taką przestrzenią dla was, nasi kochani słuchacze. Mówmy głośno.
o tym, co nas boli. Na zakończenie zostawiłem wisienkę na torcie. Tak, może... No, trochę na zakończenie, trochę pewnie nam jeszcze tam wiedzie, ale chciałem opowiedzieć, co lubią Polacy najbardziej w socialach. O, i co tutaj, lubią? Tutaj jakby dobre rzeczy w stosunku do Instagrama dla Ludwiczka, który ty uwielbiasz, że tak powiem, będziesz zachwycony. Na pewno. Może nie przejdę najpierw od, nie będę przechodził najpierw do Instagrama, ale przejdę po kolei z takiego opisu podziału poszczególnych sieci społecznościowych w Polsce. Ja o tym też pisałem w swojej pracy. I tak naprawdę to jest analiza firmy SentiOne. Polacy w social mediach w 2021 roku. Bardzo fajny raport, dobrze się go czyta, całkiem fajnie opisany. I tak naprawdę to też jakby, to nie jest dziwne, ale mamy jakby takie pięć takich głównych sił, które w Polsce są przeważające. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i Blikla. Serio? Uwzględnili? Tak, Albicla jest uwzględniona. Okej. I teraz najwięcej użytkowników mediów społecznościowych, co nie jest dziwne, mamy spod znaku literki F. F jak Felix albo F jak Facebook. No, F albo jak starzejące się społeczeństwo. F jak twarz o książka. Tak. Dokładnie tak. No trochę w tym jest racja, ale tak naprawdę mamy te około 25 milionów osób. A więc blisko 75% populacji naszego kraju, które siedzą na Facebooku. Jest na Facebooku 75% Polaków? 70%, 25 milionów osób. Wow. 26 prawie. I tak naprawdę Polacy korzystają najczęściej właśnie z Facebooka, ale też z różnych mediów, tak, ale jakby firma SentiOne zastanowiła się, do czego używają poszczególne platformy, nie? I co w nich piszą. I analizie było poddanych około duża grupa reprezentatywna, bo ta grupa N była 5,5 miliona. Wypowiedzi w języku polskim z mediów społecznościowych i dzięki temu był ustawiony taki charakter, które medium ma jakby najbardziej negatywny przekaz, może mieć negatywny przekaz. Okej. Okay. A w którym, że tak powiem, możemy w jakiś sposób kogoś zniszczyć. No tak, no możemy, że tak sobie zrobić krzywdę. Dokładnie, okay. Ładnie to mówimy, dokładnie tak. No i oczywiście na Facebooku, jako tym pierwszym portalu, jako że jest nas najwięcej, to najczęściej szukamy pomocy. On jest najpopularniejszym portalem wśród Polaków, zarówno pod względem liczby wypowiedzi na nim, tak, jak również o nim. I rozmowy na jego temat mają bardzo pozytywny wydźwięk. Na temat Facebooka? Tak jest. No, poważnie? No. I teraz tak, Brand Health Index według SentiOne, czyli to jest tak naprawdę ten Brand Health Index, to jest taki stosunek dobrych komentarzy do złych, wynosi 0,74. Co oznacza, że? Super, zwyczajnie piszemy na Facebooku pozytywnie i tak dalej, nie? Czyli, że 74% powiedzmy 0,74. Ale to znaczy, że 74% tak są pozytywne, 26% negatywne. Dokładnie tak, dokładnie tak. I zazwyczaj piszemy na Facebooku we wtorki w okolicach godziny 20 jako Polacy. O, to ciekawe. No, całkiem ciekawe, nie? Znaczy, czyli to są takie fajne rzeczy, bo to jest i najczęściej używane przez Polaków na Facebooku sformułowania to pozdrawiam, dziękuję, życzę miłego dnia. Niesamowite, to jest jakieś w ogóle odzwierciedlenie nie do końca tego, co się dzieje na co dzień. I tak i nie, no drugi albo Ludwik, masz słabą grupę, wiesz, znajomków na Facebooku i to też wiele świadczeń. A może być tak. No nie, na pewno, wiesz, posłuchaj, no jeżeli analizujemy niemal 5,5 miliona wypowiedzi w języku polskim ze wszystkich tych mediów, które były wzięte pod uwagę, no to jest całkiem spoko. Albo chyba, że to są takie wypowiedzi typu, wiesz, elektroda, nie? Że to nie jest o tym, ten temat do tego nie służy, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Wtedy się wszystko zgadza. I chciałbym tutaj zacytować panią Agnieszkę Ube, Head of Product Marketing SentiOne. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. SentiOne to jest firma, zdaje się, że z Trójmiasta. Także szanujemy i pozdrawiam, dlatego że z tego, co mi gdzieś przemknęło chyba na LinkedInie, to robią hardą ekspansję do krajów właśnie arabskich i trzymamy mocno kciuki, bo to firma lokalna. Dziękuję. Tak jest. Proszę bardzo. Tak, chciałem tutaj, ponaciskałem wszystko dookoła. Brawo dla SentiOne. Facebook jest najpopularniejszym medium do szukania i udzielania pomocy. Każdego dnia wiele ludzi publikuje linki do zbiórek charytatywnych, promuje działalność fundacji, prosi o wsparcie swojego biznesu na fanpage. Inną grupą są pozdrowienia sarkastyczne. Internauci pozdrawiają irytujących rozmówców, antyszczepionkowców, zwolenników teorii spiskowych i przeciwników politycznych. A wśród najpopularniejszych słów używanych na Facebooku wyróżnia się także Trzaskowski.
Dzięki dużej aktywności mediów. Tak, dzięki dużej aktywności mediów społecznościowych, bo prezydent Warszawy jest jedynym politykiem w zestawieniu najpopularniejszych dyskusji. A, że wszystkiemu winny jest wszystko. No wiesz, ulewa w Poznaniu. Trochę lipa. Hit w Trójmieście. Aha. To też winny Trzaskowski, że za bardzo lodówkę ma odkręconą, nie? Posłuchaj, jak myślisz, co jest na drugim miejscu? Z mediów, no? Które są najbardziej pozytywne niż negatywne? Tak. Albikla. Znaczy nie najbardziej, tylko jakby w ilości trochę użytkowników i tego, co jest. No Twittera mamy. A, okej. Okay. Twitter jest przed Instagramem? Tak. O, to ciekawe. Politycy zamierzają. I dziennikarze. Twitter jest miejscem dyskusji o sprawach narodowych. Nie pij tej kawy, jak ja mówię, bo ja wiedziałem... Faktycznie, bo to taki ciężki raport do picia kawy, no. Temat jak wam mi się spodoba, poczekaj, włączę kamerkę, żeby można było zrobić zajebeczkę. Tak, bardzo słusznie. To jest dobry pomysł. Na drugim miejscu Twitter mówisz i to miejsce dyskusji na sprawy narodowe. No to zdecydowanie... ciekawe, bo to pewnie raport był przygotowany troszeczkę wcześniej, więc jeszcze nie było dyskusji o euro i o naszej dyspozycji na tymże euro. Turnieju, bo tam na pewno było dużo spraw tak, narodowych. Ale drugie miejsce właśnie, miejsce dyskusji to są, jakby tym drugim miejscem jest właśnie Twitter, miejscem dyskusji o sprawach typowo narodowych i posłuchaj, najchętniej używany przez Polaków jest właśnie Twitter, na którym najczęściej piszemy, uwaga, w środę o godzinie 21. W środę? Tak jest. 21. Tak jest. I Brand Health Index, ładnie będzie? Bardzo ładnie. Nice. 0,34. Na którym najczęściej... Jesteś bliski. Jest w przypadku dość niski, bo jest 0,48. No bo tam takie kurwy czasami lecą w Stary Rzeszów. To jest masakra. Zgadza się. Czekaj, przerzucę kamerę na ciebie. Raz, dwa, trzy. O, to no tam są niektóre... Ja jestem czasami pod wrażeniem, że ludzie przechowują w sobie tyle żółci i jadu, żeby w środę o 21 tam komuś napisać, że chuja się zna makaroniarz i tak dalej. No tam ciężkie czasami są dyskusje. I teraz tak, posłuchaj, mój drogi Ludwiczku. Tak. Nie połączyłem się, dobra, licho. Nie będę tu kombinował. Na Twitterze najczęściej rozmawiamy o polityce, a najpopularniejszy autor wpisów to, uwaga, TVN24, TVP Info, Newsweek Polska i Kancelaria Premiera Rady Rzeczpospolitej Polskiej. Kurna, ludzie nie oglądają telewizji, ale za to na Twitterze śledzą TVN24 i TVP Info. Znaczy nie wiem, czy to chodzi o śledzenie, tylko rzeczywiście gdzieś tam tych dyskusji jest trochę. Znaczy, no ja wie, jak tego Twittera mam, ja jakby wyciszam tweety typowo polityczne, bo naprawdę nie chcę. Nie chcę sobie ryć bani. Nie chcę sobie ryć bani, wiesz? Jedyne tweety polityczne, jakie my akceptujemy, to są tweety pana byłego posła pana Janusza Piechocińskiego. Tak, pan... Dokładnie. Janusz, statystyka, Piechociński, ostatnio nawet jakiś taki, właśnie gdzieś sobie zapisałem chyba. Coś jeden. Rzucił o tym, że już chciałby, żeby mecze euro wróciły, bo żona od niego chce, żeby przy domu robił. Dobra, i dyskusje na Twitterze zdają się dotyczyć przede wszystkim spraw narodowych. Najczęściej używane słowo to Polski, odmieniane przez wszystkie przypadki. Polski Ład, rząd polski, polska przestrzeń powietrzna, kadra Polski, polski konflikt z Czechami, poczta polska i polscy lekkoatleci. To jest trochę w temacie tego... Taki polski Twitter. Trochę tak. Nawet nie spolaryzowany specjalnie. No nie. Niekoniecznie. Dobra. Drogi Ludwiczku, następna rzecz, jak myślisz, co po Twitterze jest? No Instagram. I teraz... To, co ty lubisz na Instagramie? Oho. Instagram. Wszystko jest piękne. No tak, to najpiękniejsze. Wiedziałem, że tak zareagujesz. Wy też tak uważacie pewnie, nie? Znaczy, my używamy glamour filtra na Instagramie. Chyba ty. Ja używam. No. No bo jakbym wyłączył glamour, to ludzie by przestali słuchać podcastu. Proste, nie? Bezpośrednie przełożenie. Trzecie miejsce na podium zajmuje Instagram z bardzo pozytywnym Brain Health Index na poziomie 0,85. No tak. No to jest jakby oczywiste, nie? To jakby nic nie jest przypadkiem. I tutaj najczęściej jesteśmy aktywni we wtorki i środy między godziną 21 a 22. Bardzo późno, nie? No, wtorki i środy też musimy wtedy tak zintensyfikować nasze działania. To ciekawe, środek tygodnia taki najbardziej. Nie, ale tak zazwyczaj było. Ja ze swoich badań, które prowadziłem,
Jakby dla mnie wychodziło zawsze, że w tych main social mediach to tak naprawdę środa koło godziny 17 do 20 miała ten taki swój pik, kiedy pojawiało się najwięcej, bo to już jest, wiesz, środa, już mała jest, sobota. To już jest mały piąteczek, okay. Taki mikropiąteczek, ale to już jesteśmy po tym poniedziałku, czy już po tym weekendzie odpoczęliśmy, więc jesteśmy aktywni i nabieramy siły na ten właściwy piątek, który się pojawia. Okay. Dominują rozmowy wokół tematu piękna, pięknego życia, pięknych zdjęć, widoków, pięknych wnętrz, pięknych stylizacji, pięknych par. No, my do tego nawiążemy w przyszłym odcinku, do pewnego wpisu i ogólnie całego konceptu. To za 2 albo 3 odcinki, tak, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla was coś specjalnego przygotowanego z partnerem, który dołączy do naszego podcastu. To już trochę zdradzamy, kawowo tak. Będzie. Popularność... 2-0 jest? Nie, dla Szwedów. O, 1-1 ze Szwedami, pięknie. No. Też żółto-niebiescy, więc ja tam całkowicie jestem za. No, w każdym razie tak, nawiążemy do tego, tak? Teraz tak. Popularność rozmów o pięknie to także pokłosie obecnego trendu body positive, o którym chciałbyś, żebyśmy porozmawiali tak. I porozmawiamy. Wiele osób pisze, nie będę wam tu pokazywać tylko pięknego życia, ale też prawdziwe. A jednym z najpopularniejszych postów jest post Martyny Wojciechowskiej o pięknym kameleonie. To taki Instagram właśnie jest, no. Następna rzecz... Przepraszam, jest ci znany post o pięknym kameleonie, bo nie. Mi jeszcze nie. Nie, mi też nie. To znajdę i podzielę się z tobą na pewno. Dobrze, poproszę. Poprosimy wszyscy razem. Tak. Posłuchaj, LinkedIn to domena mężczyzn. Naprawdę? Naprawdę. Znaczy, domena mężczyzn jakby... Zaraz jakby powiem ci, z czego to wynika, tak? Bo jakby kolejnym miejscem w tym naszym zestawieniu, no nie w naszym, tylko firmy Senti One i pani Agnieszki Uby, Uba... Pani Agnieszki Uby pewnie to się odmieni. Przepraszam, pani Agnieszko, jeżeli pani nas słuchała, przekręciłem. Ja też nie lubię, jak ty przekręca moje nazwisko, bo Rodo. Bo Rodo. Bordo, Brodo, Brada, Brada. Ktoś ostatnio właśnie jakiś tak Brodo. Kolejne miejsce zajmuje właśnie LinkedIn, o którym najczęściej rozmawiamy na Facebooku. Co? O LinkedIn, to jest taka incepcja się robi. Na Facebooku właśnie, najczęściej rozmawiamy o LinkedInie. Ja mam taki, widzisz, problem z tym zagięciem czasoprzestrzeni. Którym zachęcamy do osoby odwiedzenia. Do obserwowania jakby profili osób albo firm, nie? Na aha. LinkedInie, okej? Okay? No, takie okay? Właśnie media, spójrz. Wszystko się już przenika, Ludwiczko, tak trochę, okej? Okay? Mhm. A najchętniej oglądanym profilem jest profil TVN24. W tym wypadku. Nie, w tym wypadku. Nie, w tym wypadku nie. Okej. I teraz, o ile w przypadku pozostałych portali, o których mówiliśmy, zainteresowani ich tematem to mniej więcej porówno kobiet i mężczyzn, tak w wypadku LinkedIna to jest 70% stanowią mężczyźni. A, to ciekawe. Nieźle, co? I myślałem, że ten stereotyp panów, którzy, że tak powiem, wiesz, piastują wysokie stanowiska gdzieś tam, kadra i tak dalej, wiesz, o co chodzi? Tak. O takim dziwnym stereotypie, że facet powinien być kierowniczy, a kobieta, broń Boże, my tak nie uważamy, jest dość słabe, no ale jak widać tutaj, nie wiem, czy to wynika ze stanowiska polskiego, czy nie, ale mówimy tutaj o tej społeczności polskiej, mamy 70% stanowią mężczyźni, nie? A jaki jest Brand Health Index, jest podany? Nie ma, tu w tym wypadku nie było. Pani... 0,95 pewnie by było, bo tam wszyscy są, wiesz, gratuluję, jest Adam Borodo. Jest to też jedyny portal, o którym mężczyźni wypowiadają się pozytywniej i Polacy korzystają z LinkedIna zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli przede wszystkim do promowania firm, produktów oraz swoich usług. No jest takie przeznaczenie LinkedIna i cieszę się, że nie muszę za często o nim bywać. Chociaż jest mi zalecany. Chociaż podobno. Powinieneś. Powinienem być, ale... No, i najczęściej tak. Piszemy na LinkedInie w środy, czwartki, koło godziny 9:15, czyli kiedy zaczynamy kaweczkę i kiedy kończymy kaweczką. Tak jest, przed pracą i po pracy, a właściwie w trakcie pracy. I kiedy ta praca się już zaczyna kończyć. Tak, nie? I wtedy szukamy sobie następnej, no wiadomo jak to jest. No. Znaczy nie szukamy, ty jeszcze nie koniec. A, znaczy ja, wiesz, chciałem skomentować LinkedIn właśnie, że LinkedIn ma jeden z najgłupszych systemów... predefiniowanych wiadomości, które można wysyłać. Dziękuję. My sobie wysyłamy z Adamem ogólnie wiadomości przez LinkedIna, które LinkedIn nam podpowiada. Dziękuję, dziękuję Ludwik Franciszek. Dziękuję Adam Borodo. Gratulacje Adam Borodo. Gratulacje z okazji rocznicy pracy Adam Borodo. To jest po prostu to, co ma humor ma poprawić, to znajdźcie sobie mordeczka, z którą będziecie mogli sobie tak powymieniać wiadomości na LinkedIn. Dokładnie tak. Używajcie, spróbujcie przeprowadzić dyskusję tylko i wyłącznie przy użyciu predefiniowanych uwaga, tych. To jest dobra rozmowa HR-owa, nie? No idealna, wręcz bym powiedział. Nie mogłem. Jakby ktoś chciał właśnie sprawdzić, jak powinna wyglądać rozmowa prawdziwa w HR-ach, to właśnie tak. I pamiętajcie, że środa i czwartek
Czyli jesteśmy już w połowie, już piąteczek. I pamiętajcie, jak zrobicie kawę, to wtedy włączajcie LinkedIna, już jesteście po tenisie. Life-work balance jest zachowany, więc możecie włączyć sobie. Przepraszam was, kochani, no przepraszamy was. Dobra, na następnym miejscu... Alwikla. O... Już nie, ale ono już nie budzi takiego zainteresowania internautów. Kto by pomyślał? Ale jest następnym serwisem, w którym jest najwięcej mężczyzn, zaraz o tym powiem. O. Polski portal społecznościowy Alwikla, o którym zresztą też mówiliśmy, albo z którego na początku któregoś odcinka strasznie... Znaczy jakoś tak strasznie się śmiałem, nie wiem dlaczego. A nie, bo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Zapraszamy do odcinka Let All Be Clear. Bo... Let All Be Clear, dokładnie. Bo tak nawet nazwaliśmy. Jeszcze z Michałem. Tak. Polski portal, który po uruchomieniu, właśnie Alwikla, po uruchomieniu cieszył się ogromną popularnością w sieci. Jaki zbieg słów, co? W sieci? Ha, ha, ha. Ale koniec weszło. W sieci? Bardzo inside joke dziennikarskich. Wyszło, co? Ale wyszło. Adaś to wytnie i wrzuci na Twitter, bo tam jest najwięcej dziennikarzy i na pewno się to wielu osobom spodoba. Tak bardzo, zostaniemy zjechani, będziemy mieli ten negatywny feedback. Co to za gówno, w ogóle o czym oni gadają? Takie śmieszne, nie wydaje mi się. Weź ty, nie masz dykcji, nie umiesz mówić, ty. Wrzucisz na Albikle, to się na pewno ucieszą. No i jaki tam I jest Brand Health Index? Nie budzi już dużego zainteresowania. Nie podali. O, kto by pomyślał. Większość wypowiedzi na jego temat ma negatywny wydźwięk. Mhm. I posty najczęściej pojawiają się tam w czwartki oraz w niedzielę o godzinie 11. Nie wiem, skąd to z kościoła prosto, człowiek. Ja nie rozumiem w ogóle. Ale w czwartek? No... W czwartek o 11? Czy ale po 11, mówię, po 10? O 11. No w czwartek, czwartki, niedzielę o 11. Aha. Najczęściej się posty pojawiają. No to nie wiem. Czwartek, może przygotowanie czwartek przed to jest piątkiem? Pewnych, właśnie może w czwartek to jest w pewnych kręgach mała niedziela. No nie wiem. Może tak nie być. Wiem, bo... I 75% użytkowników to są mężczyźni. O. A dominują tematy jakie? Bo Twitter był polski, to Albikla jaka będzie? W sieci. Ewidentnie. Ewidentnie. No ja i... jestem pod wrażeniem, że wiesz, że to się uwzględnia, nie? A jest... Znaczy, no wiesz, zacznijmy od tego, że dość mocno weszli na rynek, powiedziałbym w ten sposób, i zrobili sobie marketing szeptany, dość niechlubny, ale że tak powiem, dla wszystkich, którzy poczęli się urażeni albo powiedzieli, że jest to jedyne narodowe, które powinno być, mhm. i wszyscy, przepraszam, wszystkie lewaki się z tego śmieją, mhm. dlatego założymy w konto sieci, dlatego tyle powstało tam papieży i Andrzejów Dudów 10., 50. i 20. Andrzej Duda 357. Dokładnie, tak? Więc prawdopodobnie, wiesz, będzie, no niestety będzie. Niestety będzie, no tak, jest no uwzględniany, jest... no bo jest tam spora grupa osób, jak widać 75% użytkowników to są mężczyźni. No, tak jak powiedziałeś o tym marketingu szeptanym, to na pewno działa to na takiej samej zasadzie, jak to, jak szybko roznosi się wieść o tym, że jak kupisz w Biedronce 12 browarów, to 12 byś miał gratis. Nie? A była taka promocja? No była, z człowieku. Na kamionie to... Ja o tym nie widziałem? No, ewidentnie. Skandal. No. Może nie śledziłeś Albikla Biedronki, bo na pewno to było podane. I na ostatnim miejscu, TikTok? Czy na ostatnim, czy nie, jest super TikTok? No, nie dziwi mnie to. TikTok kurna. Często pojawia się w rozmowach na Facebooku i na Twitterze oraz w recenzjach na przykład na Google Play Store czy Apple Store. Ja mam takie wrażenie, że o TikToku to się najwięcej mówi w kontekście tego, jak będą wyglądały media społecznościowe w przyszłości i jeszcze nie dostąpiliśmy tego zaszczytu. Znaczy, to jest świetny schemat, że to jest świetny wyznacznik i one tak będą wyglądały i będą jeszcze gorzej zapewne. Myślę, że niedługo będzie ta rozszerzona rzeczywistość, w której tak naprawdę będziemy mieli szkiełko przed okiem i one wszystko będzie nam wyznaczać i rozmowę, SMS-y, inne rzeczy. Black Mirror. Like niedługo mirror. Tak będzie. Ale najczęściej publikujemy posty w środę, koło godziny 21. I większość opinii jest bardzo pozytywna. Najpopularniejsze sformułowania to: fajna aplikacja, super, najlepsza, polecam, chcę konto. Chyba ktoś zapłacił za badanie. Prawdopodobnie. Nie, no, nie wiem, no, my już ustaliliśmy, że jesteśmy dawno za starzy na to. Chyba. Na TikToka nie, bo nawet fajne rzeczy nam tam wychodziły. Tobie wychodziły, bo ty masz naturalny dryg do mediów społecznościowych. Dziękuję ci bardzo. Wychodził taki paździerz, że po prostu, wiesz, wstyd. Nie wiem, kiedy dostąpię tego zaszczytu znalezienia takiej sieci społecznościowej, która byłaby dla mnie odpowiednia. Miałem nadzieję z Clubhouse'em, no ale wyszło jak wyszło, nie? Wiesz co, wszedłem tylko zobaczyć. Nie ma nic o polskim Clubhouse'ie? Nie, chciałem, wiesz co, wejść na Senti One i zobaczyć. Tak, Gdańsk, Lęborska. Tak, bo to był startup. Tak. Mhm. I naprawdę się rozwinęli do nadnaturalnych poziomów i zajebiście. Super, bo gratulujemy. Mamy takich bardzo zdolnych ludzi, którzy operują, powiedzmy, w analityce danych ogólnie pojętej.
I nie jest to jedyna firma przecież, która się zajmuje monitoringiem internetu, która jest bardzo skuteczna, bo przecież jest jeszcze Brand24. Dokładnie. Michała Sadowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, bardzo, jest, tak bardzo jest. Bardzo interesujący tak człowiek, jest. Zresztą kiedyś o nim wspominałeś. Zresztą Michał teraz na Twitterze się pojawiła informacja, że będą wykorzystywali AI do badania tych trendów związanych właśnie w social mediach i badania brandów i tak dalej, monitorowania, nie? Mediów społecznościowych. No tak? I znakomicie. Kolejny powód, żebym się od tego odciągnął. Ale fajnie, nie? No, wiesz, jakby tego ludzie chcą, to dostają i bardzo dobrze. I cieszymy tak. się. Ja chciałem odkryć opinię na temat twojej marki, wpisałem LPK Podcast. There is not enough mentions for requested keywords. Please try again with different keyword. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Potrzebujemy cię w naszym składzie. To jest strasznie wkręcające. No bo to jest Scatman John, zdaje się. To jest wiadomość dla was, żebyśmy my mogli siebie zbadać w internecie za pośrednictwem SentiOne, to musicie wykazać się większą aktywnością w mediach społecznościowych i promować to, o czym mówimy. W różny sposób. Możecie na przykład... Tam się Katarzynka włączyła. Taki troszeczkę właśnie wschodni zaśpiew mi się włączył, dlatego bardzo proszę, żebyście udostępniali naszą twórczość na Instagramu i Facebooku i innych mediach społecznościowych, na przykład na TikTok. Na przykład, bardzo byśmy prosili, też mamy tam konto. Zapraszamy do followowania. Jeżeli szukacie tam czegoś innego niż to, co będzie na Instagramie, to jeszcze tego nie ma, ale będzie być może. Jeżeli redaktor Bordo po prostu wykorzysta swoje nabyte umiejętności w programach do edycji wideo i zacznie tworzyć naprawdę przełomowe formy krótkie. Ja już tworzę, ale nie udostępniam ich, bo są zbyt fajne, żeby udostępniać. Raczej do albumu rodzinnego. Raczej, żeby tak, ale tak rzucić zostaje. Airplayem na telewizję. Na telewizor, jak rodzina przychodzi, czy znajomi, jeżeli w ogóle przychodzi. Jeżeli w ogóle przychodzą, albo jeżeli bordowie chcieliby, żeby już sobie poszli. To wtedy Adam wyciąga swój katalog z TikTokami, które się nie przeszły i prosi wszystkich o opinię. I wtedy wszyscy już muszą iść. Nie, wiesz co, bo słuchaj, pies nie jadł dzisiaj. Bo... A tam nikt psa nie ma. A masz psa? No tak, tak. No przecież kupię. Mam, no bo nie jadł, tak? Nie, to w sumie to pies sąsiada. Ale też nie jadł. Dokładnie tak, więc podsumowując słowa naszego Ludwiczka, posłuchajcie, potrzebujemy was w naszym składzie. Udostępniajcie, słuchajcie i szerzcie tą dobrą nowinę o LPK Podcast. Dawajcie znać, zresztą wiemy, że jest gorąco, ale to nie zwalnia was z odpowiedzialności przesłuchania podcastu. Zgadza się. Można słuchać na kilka razy. Na toalecie. Można sobie do wiatraka przyczepić. Na przykład i taki, bo o, możemy, jakby ktoś będzie chciał, to powiedzcie, wydrukuję wam Ludwika, wydrukuję wam Adama, zrobimy takie animowane rączki, jak ktoś przyklei do wiatraka, to będziemy rękami ruszać. Na przykład. Można i na tak przykład jeszcze zrobić. Zrobimy z mikrofonem w ręce i wtedy mikrofon będzie się ruszał, jak będzie się wiatrak kręcił. Tak, i wtedy już można całkowicie odciąć się od ludzi i pozostać w tym, tej otoczeniu. I rozmawiać tylko z nami, tak. I puszczając w kółko. Potrzebujemy cię w naszych... Tak, tak, i można sobie zatańczyć. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za ten 91 odcinek. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie posłuchajcie, będziemy mieli rozmowę z gościem. Nawet nieprawdopodobnie, tylko na 98%. No to sporo. Sporo, nie? Tak. Ale nigdy zawsze zostają te 2%, bo może coś wyjść nieoczekiwanego. Dokładnie. Więc a szykujemy dla was coś fajnego, kawowego. Jak zawsze ta kawa nam towarzyszy. Luźno przy kawie, może być też luźno przy herbacie. Jeżeli ktoś woli herbatę, wiedzcie, że... Luźno przy yerbie. Luźno przy yerbie. No. Luźno przy wodzie. Luźno przy wodzie, ale teraz ja bym sobie właśnie w przyszłym odcinku będzie kawa, a potem będzie yerba. Ja teraz posłuchajcie, pewnie będę was maltretował, albo jak już jest odcinek, który was nie maltretuje, albo jeszcze trochę maltretuje obrazkami z Wrocławia, bo udaje się na wycieczkę. Na wycieczkę. Będzie z kamerą wśród zwierząt. Dokładnie tak, jedę do zoo. Czyli redaktor Borodo będzie sobie robił selfiaki z żyrafą. Dokładnie tak. Wszyscy macie się z tego cieszyć, bo jak nie... to nic się nie stanie, ale trzeba się cieszyć. Dokładnie tak. Więc tym samym, jak możecie, to ocencie nasz 2,5 podcast i tak. Koniecznie kliknijcie follow na Spotify, bo to też gdzieś nam pomaga. Obserwuj nas na Spotify. Obserwuj nas na Spotify, daj znać innym, że słuchasz i jeżeli chcesz, to zostaw komentarz na stronie i oczywiście, jak ktoś chce, to też zapraszamy, wpiszcie się do newslettera. Na naszej stronie pod opisem każdego odcinka jest link do wpisania się do newslettera, więc żebyście otrzymali ewentualnie dzień wcześniej informacje, o czym akurat rozmawialiśmy w podcaście. I wtedy możecie zadecydować, czy odpalicie od razu, czy na przykład po paru godzinach. Dokładnie tak. Dziękujemy wam serdecznie, życzymy wam super udanego
weekendu, który jest gorący, a popołudniami już jest taki fajny, chłodny, że można oddychać. Tak, oby tak było. Dobrej wody, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pa, pa. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia, jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.